Szczęść Boże, Tomasz Burza, rozpoczynamy informację dnia. Wywieranie nacisku politycznego to prawdziwy cel unijnych eurokratów, którzy jako argument coraz częściej podnoszą europejską solidarność. Cnota nierozerwalnie związana z chrześcijańskim fundamentem Europy dziś jest tylko narzędziem. Narzędziem, po które sięga się w imię doraźnych interesów politycznych. Europejska solidarność. Taki argument najczęściej podnoszą przywódcy Francji i Niemiec, forsując zmiany w dyrektywie o pracownikach delegowanych czy obowiązkowe kwoty migrantów. Mechanizm relokacji jest tylko magnesem przyciągającym kolejne fale tych, którzy najeżdżają na Europę z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. Odpowiada szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Bieżące rozumienie solidarności nie ma bowiem nic wspólnego z pierwotnym znaczeniem tego słowa. Solidarność jest cnotą chrześcijańską. Jeśli odrzucamy chrześcijaństwo, to możemy to nazywać solidarnością, ale jest to ni mniej, ni więcej tylko pewna gra interesów. Umawiamy się, że realizujemy jakiś cel, nawiązujemy w tym do tego krótkotrwałe sojusze. Kiedy cel zostanie zrealizowany, zrywamy sojusze, nawiązujemy je inne. Dlatego dziś solidarność jest coraz częściej wykorzystywana do wywierania nacisku politycznego. To jest paradoks, proszę pana, w tej chwili, proszę państwa, że to z naszej części Europy wychodzą apele o utrzymanie jedności Unii Europejskiej, utrzymanie konkurencyjności, natomiast z państw Europy Zachodniej, państw założycielskich, wychodzą apele o restrykcje. A właśnie ze względu na jedność i solidarność europejską Polska włączyła się w pomoc na granicy węgiersko-serbskiej, bułgarsko-tureckiej czy słoweńsko-chorwackiej. My jesteśmy solidarni, Węgrzy są solidarni. Kiedy Węgrzy zwrócili się do nas o pomoc, wysłaliśmy kontyngent Polskiej Straży Granicznej na granicę węgiersko-serbską. Kiedy Bułgarzy zwrócili się do nas o pomoc, wysłaliśmy kontyngent Polskiej Straży Granicznej na granicę bułgarsko-turecką. Takie argumenty nie przekonują jednak unijnych eurokratów, którzy przyszłość wiążą nie z realną solidarnością, a z ideologią socjalistyczną. W myśli Białej Księgi Jean-Claude'a Junckera autorytetem dla europejskich elit jest dzisiaj włoski komunista Altiero Spinelli. Jego federacyjna koncepcja zjednoczenia Europy to jednak utopia, biorąc pod uwagę konflikt, do jakiego dochodzi m.in. we Francji czy Niemczech. Mamy takie miejsca, gdzie prawo Unii Europejskiej nie sięga. Są to tak zwane strefy, w których funkcjonują już muzułmanie. To są te strefy, których jest sporo w Skandynawii, we Francji czy w Niemczech. Mowa o tak zwanych muzułmańskich gettach, których w swoim sprzeciwie wobec przyjmowania migrantów chce uniknąć Polska. My się nie godzimy na to, żeby w Polsce powstawały getta muzułmańskie, które stanowią w sposób naturalny zaplecze dla terrorystów islamskich. A napływ ludności muzułmańskiej do Europy to realne zagrożenie, biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację demograficzną w Niemczech czy Francji. W tej chwili w wielu miejscach Europy, szczególnie w Niemczech czy we Francji, muzułmanie zaczynają stanowić większość. Więc proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że muzułmanie demokratycznie, większościowo ustalą, że na terenie, którym zamieszkują, obowiązuje prawo szariatu. I co wtedy? Wtedy grozić nam będzie katastrofa cywilizacyjna. I teraz mamy do wyboru albo zrezygnować z realizacji swoich interesów, poddać się i żeby Unia była budowana pod dyktando francusko-niemieckie, albo jednak podjąć rozmowy. Prawda? Na brutalne słowa prezydenta Macrona my odpowiadamy gotowością do rozmów. Brutalne słowa, które z solidarnością europejską nie mają nic wspólnego. Uderzą bowiem w interesy polskich firm transportowych i samych pracowników. Prawie 10 tysięcy wolontariuszy zbiera podpisy pod nową inicjatywą obywatelską Zatrzymaj Aborcję. Aby Sejm mógł rozpocząć nad nią pracę, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Ich zbiórka potrwa 3 miesiące. Projekt inicjatywy ustawodawczej eliminuje z obecnie obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego tak zwaną przesłankę eugeniczną. Najwięcej aborcji dokonuje się z powodu podejrzenia, nawet nie potwierdzenia, ale podejrzenia wady genetycznej bądź choroby u dziecka. Z danych rządowych wynika, że w 2016 roku zabito w ten sposób 1042 dzieci. Ta sprawa nie może czekać, alarmują obrońcy życia. Na terenie całej Polski działa już w tej chwili 42 koordynatorów, do których można się zgłaszać. Strona nazywa się zatrzymajaborcje.pl. Można też na stronach organizatorów, czyli Fundacji Życie i Rodzina i Citizen Go Polska, takie informacje uzyskać. Projekt popierają księża biskupi, a także organizacje obrońców życia z niemal 20 krajów. Aby zajął się nim Sejm, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Organizacje obrońców życia oczekują poparcia projektu przez polski rząd. Oczekujemy poparcia.
dla tego postulatu, przegłosowania tego projektu przez Sejm i Senat i podpisu pana prezydenta. Żyjemy w Polsce, którą stać już na to, aby taką zmianę dla dobra dzieci, rodzin, dla dobra matek, aby te zmiany uczynić. Ufam, że ten projekt poprą wszyscy parlamentarzyści PiS-u. Ufam także, że większość parlamentarzystów Kukiz 15 też się opowie za prawem do życia, a także parlamentarzystów z PSL-u i nie wątpię, że w PO znajdzie się przynajmniej kilku czy kilkunastu parlamentarzystów, którzy powiedzą jasno życiu tak. Projekt Zatrzymaj Aborcję jest już kolejną próbą obywateli zmierzającą do zwiększenia ochrony życia dzieci poczętych. Dotychczasowe projekty były odrzucane przez posłów. Specjalne życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego do uczniów, nauczycieli i wychowawców skierował ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zachęca, aby powierzyć siebie i swój rozwój Duchowi Świętemu. Chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim dzieciom i nauczycielom, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny. Niech każdy powierzy się Duchowi Świętemu i tej opiece, która nas wspiera w ciągłym rozwoju, która wskazuje nie tylko, że celem człowieka jest ciągłe doskonalenie, nie tylko w sensie rozwoju wiedzy i nagromadzenia wiedzy ludzkiej, ale właśnie przede wszystkim w sensie rozwoju mądrości, czyli tej szczególnej cnoty, która sprawia, że we wszystkim upatrujemy tylko drogę do dobra, że nic, co nie jest dobre, nie przyjmujemy właśnie za mądre. I to jest coś, co na pewno jest potrzebne wszystkim, którzy pracują w szkolnictwie i wszystkim, którzy też z tego szkolnictwa korzystają. Wraz z inauguracją roku szkolnego powraca dyskusja nad jakością kształcenia. W myśl reformy proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość niezbędnym warunkiem jest tutaj likwidacja gimnazjów. Ponad podziałami politycznymi powinniśmy życzyć minister Zalewskiej sukcesów, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Likwidacja gimnazjów, realizacja tego postulatu w myśl reformy proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość jest głównym warunkiem poprawy jakości edukacji w polskich szkołach. Pod taką zmianą podpisuje się wicepremier Jarosław Gowin. Tutaj ponad podziałami politycznymi powinniśmy życzyć pani minister Zalewskiej i nauczycielom sukcesów, bo chodzi w końcu o najważniejszy element przyszłości Polski. Tą przyszłością są polskie dzieci, polska młodzież. A poprawa jakości nauczania jest potrzebna także na uczelniach wyższych. Również tutaj planowana jest głęboka reforma. Szczegóły projektu przygotowanego przez resort nauki, a poprzedzonego szerokimi konsultacjami poznamy 19 września. Moje reformy są nastawione na to, żeby zdecydowanie podnieść poziom kształcenia, ale to oznacza także, żeby podnieść poziom wymagań. Z czego wzięła się ta masowość studiów i obniżenie poziomu wymagań? Z wadliwego mechanizmu finansowania. Pieniądz szedł za studentem, co oznaczało, że im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Pierwsze kroki w stronę poprawy jakości kształcenia już zostały poczynione. Teraz pora na kolejne. Gorąca dyskusja toczy się m.in. o długość studiów zaocznych. Te mogą być wydłużone z 5 do 7 lat. Czterej sprawcy gwałtu i pobicia polskiego małżeństwa we włoskim Rimini są już w rękach policji. Domniemany przywódca grupy, 20-letni uchodźca z Konga, jak przekazali włoskim mediom śledczy, nie okazuje żadnej skruchy. Nie wiadomo jeszcze, czy bandyci zostaną poddani ekstradycji do Polski. Szef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że trwają rozmowy ze stroną włoską w tej sprawie. Po weryfikacji wszystkich elementów związanych, szczególnie tożsamości tych osób, to polska strona z włoską podejmie negocjacje na ten temat i zobaczymy, jak to się skończy. Ja nie chcę w tej chwili przesądzać, ale ponieważ nasza współpraca z Włochami układała się bardzo dobrze, no to będziemy tutaj na pewno brali pod uwagę stanowisko strony włoskiej w tym zakresie. Ale dla nas najważniejsze jest to, że ta współpraca układała się tak dobrze i to, że wytworzono bardzo dużą presję i zaangażowanie państwa, zarówno polskiego i włoskiego, to w pewnym momencie już byłem przekonany, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aż ujmiemy tych sprawców. Natomiast jakby w sprawie Rimini w ogóle nie mógłbym tego nie powiedzieć, muszę to powiedzieć. Bardzo ważna sprawa jest taka. Same ofiary proszą o to, ja muszę powtórzyć ten komunikat, żeby już powoli wyciszać tę sprawę, dlatego że oni spokojnie chcieliby wrócić do Polski i też przestrzegam jakby wszystkie media, które chciałyby ujawniać ich tożsamość, że prokurator
prokuratura w tej sprawie będzie reagować stanowczo, bo tak jak powiedziałem, zadaniem polskiego państwa jest chronić ofiary. Po wysokiej porażce w Danii polscy piłkarze wracają do rywalizacji o punkty eliminacji Mistrzostw Świata. Dziś przed własną publicznością zmierzą się z Kazachstanem. Początek rywalizacji o godzinie 20:45. Nie pomogła ani mocna praca na siłowni, ani telefon od Grzegorza Krychowiaka. W wyjazdowym pojedynku z Danią biało-czerwoni nie mieli nic do powiedzenia. Graliśmy tak, jak oni chcieli, czyli taki chaos, można powiedzieć. Długa piłka, zbieranie. Chaos, który zakończył się najwyższą porażką reprezentacji, odkąd drużynę przejął Adam Nawałka. Przeanalizowaliśmy ostatnie spotkanie, poświęciliśmy sporo czasu na analizę tamtego meczu. Również jeżeli chodzi o indywidualne rozmowy. Po klęsce 0-4 wymowny wpis na Twitterze zamieścił Kamil Grosicki. Rodzina na dobre i na złe. Dziś ta rodzina musi się podnieść. 3 punkty w meczu z Kazachstanem pozwolą biało-czerwonym utrzymać prowadzenie w grupie E przed kluczowymi spotkaniami z Armenią i Czarnogórą. Musimy wrócić do tego, co graliśmy wcześniej, czyli pełna koncentracja, 100% zaangażowanie na boisku i spokój. Tego nam brakowało. Niepotrzebnie przepchaliśmy się z Duńczykami. Mecz z Danią obnażył wszystkie słabości biało-czerwonych. Na kadrze odbiły się klubowe problemy poszczególnych piłkarzy. Nadzieją jest transfer m.in. Grzegorza Krychowiaka, który przez najbliższy rok będzie występował w barwach West Bromwich Albion. Jestem zachwycony wypożyczeniem do West Bromwich Albion. O porażce z Danią trzeba jak najszybciej zapomnieć. Przez ostatnie lata Polacy przyzwyczaili nas bowiem do zupełnie innej gry. Dla nas liczy się przede wszystkim to, co jest przed nami. Jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o tabelę i z pewnością wykorzystamy tą szansę, aby w najbliższym meczu zagrać o 3 punkty. Liczymy na pełną pulę. Pozostaje mieć nadzieję, że taką okazję do świętowania Polska! Biało-czerwoni! Będziemy mieli jeszcze tej jesieni. Mówi się, że Polak potrafi. Absolwenci Politechniki Wrocławskiej pokazali, że tak rzeczywiście jest. Młodzi inżynierowie skonstruowali łazika marsjańskiego. Robot jest przeznaczony do pracy w trudnych warunkach. Absolwenci Politechniki Wrocławskiej od 2012 roku zajmowali się rozwojem konstrukcji łazików marsjańskich. W czasie studiów prowadzili prace badawcze nad robotami. Ich projekty zajmowały czołowe miejsca nie tylko w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych. Praca nad łazikiem trwała ponad rok. Jest to czterokołowy, zdalnie sterowany robot, który został zaprojektowany do pracy w każdych warunkach. Szymon Dzwończyk, jeden z autorów projektu, tłumaczy, że konstrukcja urządzenia jest dość skomplikowana. Główną częścią łazika jest jego układ napędowy, czyli łazik wyposażony jest w 4 silniki elektryczne zamontowane tutaj właśnie wewnątrz kół, tak żeby cała konstrukcja była kompaktowa i bardzo wytrzymała. Druga sprawa, łazik ma kamerę Full HD, która jest zamontowana z przodu. Robotyczne ramię, które dostarczamy razem z robotem, które ma odpowiadać konstrukcjom łazików marsjańskich, ale też robotów saperskich. Łazik może wjechać do jaskiń, rumowisk i kanałów. Twórcy podkreślają, że produkt jest też odpowiednikiem dronów fotograficznych. Sprawdzi się w miejscach, do których trudno dotrzeć przez zdalne sterowanie, mówi jeden z twórców robota, Aleksander Dziopa. Jest to możliwość kontrolowania robota przez jakiekolwiek urządzenie wyposażone w Wi-Fi. Są to wysokie możliwości terenowe dzięki zawieszeniu typu Rocker Boogie oraz jest to szerokokątna kamera Full HD o kącie widzenia 180 stopni. Obecnie twórcy łazika przygotowują się do jego produkcji. Korea Północna przeprowadziła próbę z użyciem bomby wodorowej, informuje północno-koreańska telewizja. Przywódcy Japonii, Chin, Australii, Stanów Zjednoczonych i wielu państw europejskich potępili działania Pjongjangu. Władze Korei Południowej zapowiedziały wykorzystanie wszelkich środków dyplomatycznych, by pogrążyć ten kraj w całkowitej izolacji. Dziś w tej sprawie zbierze się także Rada Bezpieczeństwa ONZ. W związku z przeprowadzoną przez Pjongjang próbą broni jądrowej w trybie nadzwyczajnym zbierze się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sytuacja jest gorsza, dlatego że Korea prawdopodobnie rozwinęła swój program rakietowy. Te rakiety już są dalszego zasięgu. Przelatują już nad Japonią. Nie wiadomo, czy rzeczywiście byłyby w stanie dotrzeć do wybrzeży amerykańskich. Ma też silniejsze głowice jądrowe, już w tej chwili wodorowe. Czy NATO wejdzie w konflikt z Koreą Północną? Nie, NATO nie wejdzie.
mówi szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Jak podkreśla, na Koreę Północną mogą jedynie wpłynąć Chiny. Reżim Kim Jong-una jest bowiem zależny od nich gospodarczo. Chiny już deklarują, że nie pozwolą, by na Półwyspie Koreańskim zapanował chaos. W tym wydaniu to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.